Mój ojciec z upodobaniem jeździł na Jasną Górę, a moja matka do Ostrej Bramy. I razem się potem schodzili w nadgórzańskiej wiosce, gdzie się urodziłem, i opowiadali swoje wrażenia z tych pielgrzymek, a ja, mały brzdąc, podsłuchiwałem to, co stamtąd przywozili. A przywozili bardzo dużo, bo oboje odznaczali się głęboką czcią do Matki Najświętszej i jeżeli co na ten temat ich różniło, to może wieczny dialog, która Matka Boża jest skuteczniejsza. Czy ta, co w Ostrej świeci bramie, czy ta, co jasnej broni Częstochowy. W każdej drodze jest jakaś myśl przewodnia, jakieś światło, które człowiek usiłuje utrzymać w oczach, żeby tego światła nie uronić, żeby nie pozostać w ciemności, żeby nie zabłonić. Ja mam takie właśnie w swoich oczach światło od początku. Nie mówię, że to jest jakiś nadzwyczajny dar, ale to jest zasłyszany dar łaski z ust umierającego w Warszawie mojego poprzednika, kardynała Augusta Londa, który mówił: walczcie, walczcie, nie ustawajcie, walczcie pod opieką Matki Bożej. Zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie to zwycięstwo Najświętszej Marii Pana. Zbliżało się tysiąclecie chrześcijaństwa w Polsce. Miałem dobry czas na to, żeby się nad tym zastanowić. Że jeżeli Polskę katolicką kto zdoła uratować, to właśnie niewiasta obleczona w słońce. Bogu Rodzica, Dziewica, Bogiem sławiona. Pamiętajmy, że jak kardynał Chląd, tak i ja wszystko zawierzyłem Matce Najświętszej i wiem, że nie będzie słabszą w Polsce, choćby ludzie się zmieniali. Ze swojej strony przyjmijcie moje pokorne błogosławieństwo. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.